Bohater I wojny światowej, pułkownik Jerzy Kosowski, urodził się 12 sierpnia w Grodnie, gdzie się wychowywał. Okres edukacji spędził w Sankt Petersburgu. Od 1916 roku latał w 17. Korpuśnym Oddziale Carskich Sił Powietrznych. Natomiast Kosowskiego nie odstępowała myśl wstąpienia do Wojska Polskiego, wobec czego podjął wyzwanie przedostania się drogą wschodnią przez Syberię, Mandżurię i Japonię do Stanów Zjednoczonych. Dlaczego pułkownik Jerzy Kosowski jest nazywanym ojcem lotnictwa myśliwskiego? Dlatego, że Jerzy Kosowski po pierwsze był wybitnym pilotem i jako taki dostał rolę dowodzenia 11. Pułkiem Myśliwskim, który był specjalizowanym pułkiem pilotów myśliwskich. Kosowski jakby zorganizował ten pułk lotniczy, jak też opracował szkolenie pilotów myśliwskich i wszystkie relacje, które znamy z tego okresu, wspominają go jako wspaniałego pilota i wychowawcę pierwszych kadr po wojnie pilotów myśliwskich lotnictwa polskiego. Stąd to miano. Co pan powie o lotach bojowych? Pułkownik Jerzy Kosowski wykonał bardzo wiele lotów bojowych, więc ciężko jakby coś tu bardzo, jakiś konkretny lot wyróżnić. Przede wszystkim wyróżniał się tym, że pomimo tego, że był na wysokim stanowisku, był dowódcą lotnictwa armii, to nie siedział za biurkiem, tylko każdą możliwą okazję wykorzystywał do przeprowadzania lotów albo rozpoznawczych, albo lotów na samolocie myśliwskim, gdzie próbował zwalczać zarówno żołnierzy nieprzyjacielskich na ziemi, jak i lotnictwo w powietrzu. Podczas operacji kijowskiej sam Kosowski wykonał ponad 120 lotów bojowych, co było olbrzymim wysiłkiem. Przybyliśmy oddać cześć pułkownikowi Jerzemu Kosowskiemu. Cmentarz Rakowicki, Kraków.